Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa wieczyste bezpieczeństwo. Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Powiedzcie małodusznym: odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Oto pomsta! Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.